Słychać? Lodóweczkę. No to teraz oto jest dzień, w którym zatrzymała się lodówka. Wiedziałem, że ta lodówka rzęzi tak od miesięcy. Wiedziałem, że ma negatywny wpływ w ogóle na mnie, bo tak czułem. No ale lodówka przecież, no kurde, trzeba mieć lodówkę. Więc no... Ale rzęzi, a ile razy zaczyna rzęzić, tyle razy mnie łeb, tyle razy jestem poddenerwowany, poddrażniony. No i ile można samego siebie oszukiwać. I dzisiaj uznałem po prostu, bo zaczęła jeszcze bardziej rzęzić. Dzisiaj uznałem, że jest dzień, w którym zatrzymała się lodówka. I tak się złożyło, że synchronicznie trafiłem akurat na rok przestępny, ponieważ jest 29 luty. Czyli trafiłem na dzień, który trafia się raz na 4 lata. Piękna synchroniczność. Niech to będzie symbol systemu, który rzęzi nasza dieta, wiemy, że czujemy się źle, rzęzi nasze ciało, bo nic z tym nie robimy. Ten systemik, który se dietetyczno-brakoruchowy, emocjonalno-rozrywkowo ustanowiliśmy, jest taką właśnie rzężącą lodówką, którą wiemy, że rzęzi, ale nadal, prawda, jakoś ją trzymamy, nie wiadomo po co. Aż wreszcie nadchodzi dzień, że to za naszą decyzją wyłączamy rzężącą lodówkę, której już nie potrzebujemy. Ja od dzisiaj żyję bez lodówki. Taki jest numer, bo będę jadł żywe rzeczy, warzywka, owoce, oleje, orzechy, to nie potrzebuję nic, żadnej lodówki. Po co ma to chodzić, rzęzić, tylko te infradźwięki produkować. To taki jest komunikat. 29 luty, rok przestępny, dzień, w którym zatrzymała się lodówka. A wy możecie się spodziewać, że lada dzień jedziemy z pełną mocą. Pełna moc, bo mam dosyć. Ostatnio też wcinałem jakieś gluteny, bułeczki, jakieś ciasteczka i czułem się po prostu jak śmieć. Parszywie. Więc zapowiadam wam, że zaczyna się właśnie lodóweczka, it's out, jutro jest 1 marzec, wszystko pięknie się układa. Bądźcie ze mną, będziecie dostawali relacje i również jak, w jaki sposób wygenerować pełną moc człowieku. Tak, żeby tworzyć jako jednostka Polskę przebudzoną, czyli społeczność przebudzoną. A dzisiaj na dobry początek lodówka is out, człowieku. Tam jeszcze coś syczy, bo się tak wygasza, wychładza. Także pozdrowionka dla wszystkich przebudzonych Polaków. Spodziewajcie się filmów z tej serii Polska Przebudzona i lecimy z pełną mocą, generujemy pełną moc za pomocą kultury fizycznej oraz zdrowej diety i uświadamiania sobie pewnych rzeczy również mentalnie.